Okej, jesteśmy live w takim razie. Cześć, z tej strony Magda Szczepańska ze Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. Dzisiaj rozmawiam z moim gościem, z Magdaleną Świątek. Tak, generalnie ja też jestem Magdalena, ale nigdy nie używam tego imienia. Wolę tą krótszą wersję. Magdalena jest pielęgniarką operacyjną w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo. Zresztą za chwileczkę sama opowie. Ale zanim będziemy rozmawiać już o takich, wiecie, szczegółach jej pracy, no to oczywiście chcielibyśmy, żebyście nam dali znać, czy nas widzicie, czy nas słyszycie. No i czy wszystko jest ok. Widzę, że już Aldona daje nam znać, mówi nam hi, cześć Aldona. No i oczywiście też jedna uwaga do Was oglądających. Jeżeli macie ochotę zadawać pytania, to możecie to oczywiście robić. Natomiast pamiętajcie o tym, że musicie zadawać te pytania w komentarzach pod filmem, który widzicie na profilu Trolltunga Kursy Norweskiego, ponieważ jeżeli oglądacie nas teraz w jakiejś grupie na przykład, to my nie zobaczymy tych komentarzy, niestety. Także musicie wejść na profil Trolltunga Kursy Norweskiego i tam w komentarzu zadać pytania. Wtedy będą one dla nas widoczne. Okej, dostajemy sygnały, że wszystko gra, że wszystko widać się i słychać. No to może zacznijmy. Magda, nie wiem. Cześć. O, jesteś. Słychać, dobrze. Miałam takie pewne zatrzymanie. Dobrze. Magda, jakbyś mogła na początek opowiedzieć się coś o sobie, od ilu lat mieszkasz w Norwegii, od ilu lat pracujesz w Norwegii? Cześć, nazywam się Magda Świątek. No ja właśnie mieszkam już w Norwegii ponad 10 lat. Ten czas strasznie przepływa. Nie wiem, jak to się stało w ogóle. W zasadzie pracowałam w kilku miejscach, ale aktualnie od 8 lat już pracuję w szpitalu uniwersyteckim na bloku neurochirurgii i chirurgii szczękowej, choć my operujemy też całą twarz, ale w nazwie jest tak jakby szczękowo-twarzowo-neurochirurgia. Moja praca polega na tym, że jestem na bloku pielęgniarką operacyjną, ale wykonywałam również inne prace w domu pacjenta w Norwegii, na respiratorze w domu pacjenta, w domu opieki kilka lat pracowałam. Także mam trochę jakby doświadczenia też z innych miejsc. Tak, o tym sobie jeszcze chwilę porozmawiamy. Też chciałabym Wam przypomnieć, że ja z Magdą już raz rozmawiałam. Mamy to nagranie filmowe na naszym YouTubie, także możecie sobie obejrzeć. Natomiast ten film kręciliśmy ponad 2 lata temu, zdaje się. Więc tak, zimą, to był jeszcze grudzień. Także było bardzo dużo śniegu wtedy w Oslo. Natomiast ta nasza rozmowa będzie taką aktualizacją może wiadomości i tego, co się dzieje obecnie w Norwegii. Dobrze, Magda, jakbyś mogła nam powiedzieć, jak wygląda Twoja praca na co dzień, tak na początek? Czym się tak konkretnie obecnie zajmujesz? Jak wygląda taki Twój typowy, nietypowy dzień pracy? Aha, no to dosyć ciekawe, można by o tym opowiadać chyba godzinami. Ci, którzy pracują jakby aktywnie w zawodzie, pracują w szpitalu, mniej więcej mogą sobie wyobrazić, jak wygląda blok operacyjny, co się robi, tam się operuje pacjenta. Jest na pewno dużo też pielęgniarek operacyjnych, które mogą, powiedzmy sobie, pracować w Polsce, być zainteresowane tymi różnicami między tymi pracami naszymi w różnych krajach. I faktycznie troszeczkę różnic jest. Mój typowy dzień zaczyna się. Strzela, dajmy na to, na rannym dyżurze, od tego, że mamy raport, który nie istnieje teraz, to jest czas na kawę, pijemy sobie kawę, rozmawiamy sobie i ruszamy do pracy po jakimś 10-15 minutach maksymalnie, a zaczynam o 7:30 poranną zmianę. Jesteśmy rozpisani na tablicy, na jakiejś sali. Przechodzimy sobie na tą salę, logujemy się na komputer i widzimy, jakie mamy zabiegi, jaki chirurg, jaki asystent, co potrzeba, jaki sprzęt, jaki pacjent. Możemy sobie wszystko przeczytać, przygotować się dobrze i podzielić, bo pracujemy we dwie na sali. Jedna asystuje chirurgowi, a druga koordynuje na sali. Także jak mamy pięć zabiegów, jak mamy cztery, jak mamy jeden całodzienny, no to się umawiamy na przerwy. Mamy jedną przerwę na kawę koło 9:00, później jest lunch koło 11:00, a potem jest jeszcze jedna przerwa na kawę koło 13:00. Staramy się trzymać tego niepisanego rytmu, bo jest praca bardzo ciężka i tak naprawdę te przerwy na kawę to czasami po prostu jest możliwość pójść do toalety bądź zerknąć, jak ktoś tam ma dzieciaki w szkole, jest jakiś problem w telefon gdzieś tam, bo my nie możemy używać komórek na sali.
aczkolwiek to też się widzi, że są używane. No i jest taka możliwość nawet napicia się, że tak powiem, jakiegoś płynu, no bo będąc w pracy 7,5 bądź 8 bądź 10 godzin na nocnym dyżurze, to jest to jednak dosyć obciążające dla organizmu, więc fajnie sobie wychodzić z tej sali. Poza tym jesteśmy przy zabiegu, także mamy okazję zawsze coś ciekawego zobaczyć, trochę pożartować, niedużo mamy kontaktu z pacjentem, bo tak naprawdę większość u nas zabiegów jest w znieczuleniu ogólnym, więc pacjenci idą spać pod narkozą, możemy się jedynie przywitać, zadać serię pytań, zanim weźmiemy pacjenta na salę. My pacjenta odbieramy i również zawozimy na salę pooperacyjną, gdzie zdajemy raport. Także troszeczkę tego kontaktu jest, troszeczkę języka się używa, poza tym używam języka mega fachowego, głównie instrumenty, sprzęt, tego jest cała tona, naprawdę. Fajnie się tego było uczyć. To jest naprawdę mega fascynujący język, w ogóle norweski medyczny, właśnie. No właśnie, powiedziałaś, że spędzacie w pracy 7,5-8 godzin. Czy to jest taki standard, jeżeli chodzi o zmiany dla pielęgniarek, jeżeli chodzi o wakt, tak? Czy shifty? Macie właśnie takie 8-godzinne, czy 12-godzinne czasem też się zdarzają? To zależy od miejsca pracy. Ja nawet byłam raz na rozmowie o pracę, gdzie usłyszałam, że mają 24-godzinne dyżury. Trochę się zdziwiłam, bo zastanowiło mnie, jak jest praca rozłożona, bo gdzieś wypoczynek musi być, zgodnie z prawem nawet. Także nie dostałam tej pracy, cieszę się, bo 24-godzinne dyżury jednak to chyba nie byłby mój fan. Natomiast taka średnia to jest 7,5 godzin. Pytanie, czy się pracuje na ranne zmiany tylko i wyłącznie, czy ma się etat pełen i pracuje się w dyżurach. Przykładowo u nas od zawsze w zasadzie są takie same układy i podobnie jest na innych oddziałach, w innych szpitalach zauważyłam. 7,5 godziny na rano, 8 godzin po południu, 10 godzin noc. Może się to różnić pół godziny. Jeden może mieć noc trochę wcześniej, kończyć trochę później, albo odwrotnie i później zaczynać i wcześniej kończyć. Pytanie, kto komu daje raport, jak to jest ułożone. Dużo miejsc pracy stara się wyjść naprzeciwko tym, którzy dojeżdżają spoza większych miejscowości. Mają dzieci, muszą mieć troszeczkę wolnego, także tam jest kapkę takich różnic między pracodawcami, aczkolwiek to jest 7,5 godziny na rano, 8 godzin. A powiedz, czy ty, bo wiemy, że przynajmniej z pielęgniarkami, z którymi ja rozmawiałam, pracującymi w Polsce, to bardzo często przewija się taki motyw, że w tych rozmowach, że one są no, pielęgniarze i pielęgniarki, tak? Bo tutaj może nie będę wyróżniać tylko pań. Natomiast zawsze powtarza się to hasło, że te osoby są przeładowane pracą, że jest tej pracy zbyt dużo, że one się po prostu czują, no tak jakby cały czas były w tym kołowrotku, tak? Czy ty też coś takiego odczuwasz pracując w Norwegii? Czy też czujesz się obciążona pracą, wręcz wykorzystywana w pracy? To zależy. Powiem szczerze, był taki moment, kiedy na początku chodziłam, załapałam się i zaczęłam studiować w Oslo, robiłam sobie specjalizację operacyjną i popołudniami pracowałam w domu opieki. Czułam, że to jest za dużo, bo nauka wymagała ode mnie ekstremalnie dużo energii, skupienia. Ja byłam faktycznie jak wypompowana po tych 8 godzinach praktyk i jechałam szybko do pracy następnej. I tu faktycznie brak tego wolnego, brak weekendów czasami, było dla mnie obciążające. Natomiast to był mój własny wybór i miałam zawsze możliwość z czegoś zrezygnować, gdzieś sobie przystopować. Praca tutaj na tyle jest dobrze płatna, że możemy sobie pozwolić na zmniejszenie etatu. Bardzo dużo osób pracuje na mniejszy etat, bardzo dużo moich koleżanek, a szczególnie tych, które mają dzieci, mówią, że fajnie jest zejść na 80-75%. Jest duży wybór w pracy, więc już jak pracujemy, to możemy na przykład sobie zmienić pracę na troszeczkę lżejszą, bo to nie każdy na przykład lubi nocne dyżury, lubi akcje, lubi niestandardowe zmiany. Jeden by wolał może pracować w hotelu z pacjentem, mieć lekkie zmiany, nie wiem, może w jakiejś przychodni, bardziej z rejestracją. Opcji wyboru jest dużo, więc ta praca niekoniecznie musi być przeładowana, ale jak ktoś lubi akcje, tłok, dużo pracy i nie czuje się tym przetłoczony, to też jest taka możliwość znalezienia tej pracy. W Polsce często pracuje się w kilku miejscach, jak rozumiem, żeby wiązać koniec z końcem. Ja też pracowałam w dwóch miejscach, będąc w Polsce, jeszcze robiłam sobie kursy specjalistyczne,
czy studiowałam magistra przy okazji, przy pracy i wiem, że praca była nie tyle może tak ciężka, jak fakt sposobu radzenia sobie ekonomicznie z pracy do pracy. Tu możemy sobie trochę obciąć, tu my niekoniecznie musimy sobie dokładać dodatkowych dyżurów. Mało kto tak naprawdę bierze te zmiany dodatkowe, które istnieją zawsze w wyborze. Często ludzie się zamieniają, żeby mieć kolejny weekend wolny. Etat jest nie tak duży, bo w porównaniu z polskim etatem tutaj pełen etat wyrabiamy w godzinach 35,5 godziny tygodniowo pracy, jeżeli mamy pracę zmianową. To jest dosyć, jest to kilka godzin, że tak powiem, mniej i nie jest aż tak obciążające, jest więcej weekendów wolnych i zmiany nie są długie właśnie, co też pozwala na wypoczynek. Także ja nie czuję się obciążona, ale początki były stresujące ze względu na ten język, na nowości, na to, że chciało się i to, i chciało się jeszcze tamtą. Że robiło się kilka rzeczy na raz. No, ale właśnie tak jak mówisz, z tego co rozumiem, to, że na przykład ktoś pracuje w kilku miejscach, to jest jego własny wybór, prawda? A z drugiej strony, no nie jest to coś, nie jest to konieczność, tak, żeby przeżyć. Wręcz mówisz o tym, że tak, że niektóre osoby gdzieś tam sobie zmniejszają ten etat do 75 czy 80%, a wciąż są w stanie z tego wynagrodzenia po prostu godnie żyć. Więc myślę, że to jest bardzo cenna uwaga. Powiedz mi, no właśnie, czy zawód pielęgniarki w Norwegii to jest dobry wybór? Czy mogłabyś troszeczkę powiedzieć o plusach i minusach tego wykonywania tego zawodu w Norwegii? Przepraszam, troszeczkę mi przerwało. Magdo, czy mogłabyś powtórzyć mi pytanie? Usłyszałam Tak. początek i chyba ostatnie słowo. To już powtarzam. Zapytałam o to, czy praca w Norwegii jako pielęgniarka to jest według ciebie dobry wybór? I gdybyś mogła tak troszeczkę o tych plusach, ale też o minusach pracy w Norwegii opowiedzieć. Ja wiem, że może niekoniecznie w Norwegii, może w Oslo, bo Norwegia to jest zbyt szeroki, jeszcze o tym sobie porozmawiam później. Natomiast tak, może o pracy w Oslo, na tym się skupmy. Powiem tak, no plusy i minusy są zawsze. Minusem największym, jak się jest szczególnie nowym, jest to, że wszystko jest nowe, wszystko wymaga czasu. My byśmy chcieli być fachowcami już po prostu w tej sekundzie, przychodzimy do pracy i nagle system komputerowy jest nowy, raportowanie jest nowe, język przede wszystkim jest nowy. Może też ilość dialektów prac nas zaskoczyć i fakt, że zespół jest mieszany. Ktoś jest z Niemiec, ktoś jest z Indii, ktoś z Pakistanu, mogę ja być z Polski, jest Rosjanka. Mamy mieszankę dialektów i akcentów też z tyłu, poza dialektami norweskimi. To wszystko powoduje, że potrzeba czasu, żeby się wdrożyć. To jest jakby największy dla nas minus, bo językowo jesteśmy w tej innej kapkę grupie. I potrzebujemy czasu, żeby wszystko zrozumieć i denerwuje, myślę, nas to bardzo na wstępie. Natomiast jeżeli sobie damy, odpoczniemy i damy sobie trochę czasu i ten pierwszy minus jakoś przebrniemy, przetrwamy i ten język gdzieś nam się złapie bardziej taki socjalny, nie tylko pracowniczy i gdzieś się umiejscowimy socjalnie też w życiu i będziemy mieć jakieś życie prywatne poza pracą, to jest takich może kilka minusów, że my w Polsce jesteśmy właśnie bardziej socjalni niż Norwedzy. Społeczni, tak, można... nie? Społeczni, bo to jest, ja wiem, że to jest kalka językowa, ale jesteśmy społeczni, czyli... Właśnie. Ciężej nam nabrać przyjaźni. Czasami czytam takie artykuły właśnie gdzieś, nawet w NRK ostatnio był od jednej z Polek opisana jej sytuacja życiowa, ile tutaj jest i że ciężko jej nabrać norweskich przyjaciół. Faktycznie my się chyba bardziej lubimy przyjaźnić w polskim gronie, gdzie to doświadczenie, ta historia, to wychowanie, dzieciństwo, to wiele nas łączy i my sobie tutaj wyszukujemy wspólnych przyjaciół. Także w Oslo tych minusów jest mniej, bo jest ogromna Polonia, jest co robić, jest gdzie się udzielać, można nabrać szybko przyjaźni, ale może być to minus, jak się mieszka gdzieś na większym odludziu, a jest się właśnie otwartym i chciałoby się mieć jakieś grono szerokie i dużo aktywności wśród ludzi, prywatnie, nie tylko w pracy. To może być pewien minus. Minusem, jak już tutaj się jest, to wydaje mi się, że dostrzega się fakt, że norweskie pielęgniarki, pielęgniarze nie są tak naprawdę niesamowicie jak
tak naprawdę opłacani. Tutaj ta wypłata jest wysoka, jeżeli patrzymy z perspektywy osoby mieszkającej w Polsce. Natomiast tutaj jesteśmy uplasowani gdzieś tam bardzo daleko na liście średnich wypłat i uznałabym, że to też jest minus, z drugiej strony plus, więc można na dwoje, jakby z dwóch stron na to spojrzeć, na tą ekonomię, na tą wypłatę. W stosunku do obciążenia, które pielęgniarki mają i do jakby, może nie tyle obciążenia, ale na barkach naszych mamy ogromną odpowiedzialność, także samodzielność, która jest tutaj, jest też plusem i minusem, dajmy na to, bo są oddziały bez lekarzy, są domy opieki, gdzie pracujemy same, podejmujemy same decyzje, mamy nawet, powiedzmy sobie, kilka leków typu paracetamol do własnej ordynacji, możemy same zalecić. Dużo rzeczy robimy same, mamy widełki od do, zależnie od sytuacji, pielęgniarka decyduje. I w tym momencie chciałybyśmy troszeczkę dobrze zarabiać, biorąc pod uwagę, że zastępujemy mnóstwo innych osób, typu opiekunka, lekarz na oddziale, ale ta wypłata, mimo iż brzmi bardzo wysoko, nie jest wcale tak wysoka w porównaniu ogólnie z wypłatami tego kraju. Także to też jest minus, według mnie. Natomiast myślę sobie, że wypłaty gdzieś tam takie przeciętne, bo ja też sobie tam mniej więcej średnią poczytałam w Polsce, no to średnia gdzieś tam pielęgniarki myślę, że jest o dużo za niska w stosunku do tej odpowiedzialności. Takie są realia w Polsce, przynajmniej gdzieś tam czytając. No i często jest tak, jak już powiedziałyśmy, że te osoby muszą pracować w kilku miejscach, żeby no właśnie tak jak stwierdziłaś, związać koniec z końcem, tak? Więc to nie jest nawet ich wybór, a już pewien przymus, więc myślę sobie, że w Polsce te zarobki też są dosyć nisko uplasowane, jeżeli chodzi o ten stosunek do odpowiedzialności, natomiast no, różnica między Polską a Norwegią jest taka, że po prostu w Norwegii pracuje się spokojniej i ma się ten czas na odpoczynek, ale też na takie, tak, na życie po prostu, też na spotkania z rodziną, z przyjaciółmi, tak, na to życie społeczne, tak jak mówiłyśmy. Bądź życie w naturze, na które tu się tak kładzie właśnie nacisk, na te spacery, na wyjazdy na domki, czy wyjście do lasu, bo ich jest mnóstwo, jezior, fiordów, tutaj akurat życie w naturze jest na wysokim szczeblu, to jest taki po prostu wyjść z pracy, to gdzieś na narty, nad jeziorko, nad wodę pokąpać się, to jest fajne. Tak właśnie się żyje, to jest miłe. Przy tym mniejszym obciążeniu, o którym wspomniałaś, możliwości wyboru może zmniejszenia sobie etatu, jeżeli zadowoleni jesteśmy z naszych wypłat, nie potrzebujemy więcej, można żyć spokojnie, ale też w pracy. Mogę dodać, że to też jest plus, w sumie pracujemy spokojniej. Ja nie widzę tutaj ogromnego pośpiechu. Jak przyjechałam, byłam dosyć tak po polsku gorącej wodzie kąpana, chętnie, szybciej, więcej, można by więcej wycisnąć, szybciej pracować. Teraz dostrzegam, że tak naprawdę jak się trochę zwolni, wejdzie się w ten skandynawski tryb pracy, to czuje się człowiek lepiej, bo nie zużywa tych 100% energii z całego dnia, który ma na całą dobę, nie zużywa tylko w pracy. Ma więcej energii dla siebie, jak wyjdzie z pracy właśnie. Tak, to właśnie to, co wspomniałaś na samym początku, myślę, że mogłoby dla wielu osób być szokujące, że przychodzicie, godzina 7, kawa, 11, kawa, 13, kawa. No to jest dosyć takie ciekawe, ale tak jak mówisz, ja pomyślałam sobie też, że może to też jest związane z tym, że nie ma jakichś ogromnych niedoborów kadrowych, prawda? Że jakby te zespoły są, wydaje mi się, że trochę większe niż w Polsce standardowo, jak to jest. Powiem Ci szczerze, że jeżeli chodzi o pielęgniarki operacyjne, to jest to dokładnie tak samo, bo jest nas dwie na pacjenta, na operację, na zabieg. Mamy tak samo ułożone jakby pracę jak w Polsce, natomiast na oddziałach, gdzie leżą pacjenci, to faktycznie pielęgniarek jest więcej. W domach opieki może być ich mniej, bo jeszcze mamy w domach opieki opiekunki bądź asystentów. Także
tutaj jest praca rozłożona na inne grupy zawodowe, nie tylko wszystko leży na barkach pielęgniarki. Więc tu może to już bardzo jest, czy firma jest, czy dom opieki prowadzi firma prywatna i ma inaczej rozłożony jakby rozkład pracy na pracowników, czy to jest może komunalna i gdzieś na obrzeżach, gdzie pielęgniarek jest bardzo dużo, to też jest bardzo płynne. Nie ma, nie znam jakichś jakby wytycznych. Natomiast słyszę od koleżanek przez lata, że mogło być miejsce pracy naprawdę w ogromnej ilości obsadzone pielęgniarkami, a w innym miejscu pracy jest więcej bardziej opiekunek. Pielęgniarek jest kilka, jedna na oddział, która jakby dyryguje całą pracą przez zmianę. Tak zwana koordynująca, jakby ala szefowa danej zmiany. Dlatego też wspomniałam o zespole, bo to niekoniecznie mamy na myśli tylko i wyłącznie zespół pielęgniarek, ale też powiedzmy, że osób, które no, wykonają zawody pomocnicze dla pielęgniarek też, czy pielęgniarzy, przepraszam, ciągle się zapominam, a przecież panowie też pracują w tym zawodzie. Jest bardzo dużo. No właśnie, no właśnie, także przepraszam z góry, tak jakoś z przyzwyczajenia. Słuchajcie, jeszcze raz przypomnę, że jeżeli nas oglądacie i macie pytania, to możecie oczywiście je zadawać, tylko przypominam, że prosimy o zadawanie tych pytań w komentarzach pod filmem na Trolltunga kursy norweskiego, ponieważ jeżeli oglądacie nas w jakichś grupach albo gdziekolwiek indziej, to my po prostu tych pytań nie zobaczymy. Widzę, że już się pojawiły tutaj kilka komentarzy. Ania pisze, no właśnie, socjalni to Skandynawowie akurat są wspólnie, wspólne śniadania w pracy i frukost, jakieś tam imprezy pracownicze, gorzej z kontaktami poza pracą, są bardzo zdystansowani i ciężko się przebić do nich. Ania ma doświadczenie z pracy w Danii z kolei, w duńskim systemie, także myślę, że to... Bardzo podobnie. Podobnie, tak, tak. O, Gosia mówi nam, witam dziewczyny, cześć Gosiu. Tak, no Ania jeszcze dopowiada, że problem w głębszych relacjach poza rodziną. No tak, myślę, że to jest temat no w ogóle na inną rozmowę. Tak, zgadza się. Po prostu mamy inne temperamenty. To jest zupełnie kapka inna kultura. Gdzie byśmy się nie przemieścili na świecie, będziemy przez jakby przez te lata, im dłużej się mieszka, tym więcej się obserwuje tych takich drobnych niuansów. Są pewne różnice kulturowe i to właśnie w sposobie życia też prywatnie można zaobserwować. Są plusy i minusy każdej z tych sytuacji. Myślę, że wszystko ma dwa końce. Jasne. Pani Maria Budnik pisze, czy zdarzają się u Państwa roszczenia wobec pielęgniarek? Jeśli tak, czego najczęściej dotyczą? Ojej, ale to roszczenia, to chciałabym dopytać konkretnie, proszę, jakiego typu powiedzieć? Roszczenia? Bo ja się nie spotkałam z roszczeniami do pielęgniarek, ale chciałabym usłyszeć coś więcej, jakieś skonkretyzowanie tego pytania. A w międzyczasie spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, które też często się przewija. Czy łatwo jest zdobyć pracę w zawodzie pielęgniarki w Norwegii? Takie dosyć ogólne pytanie. Największą barierą dla pielęgniarzy i pielęgniarek jest język. Zapewne przyjeżdżając do Norwegii, jakby praca jest, szczerze powiedziawszy, jest jej bardzo dużo. Są braki. Tutaj związki zawodowe walczą kampaniami różnymi, właśnie podwyżkami, kusząc ekonomią, kusząc lepszymi warunkami, kursami. Naprawdę starają się jak mogą, żeby co roku przyciągać i studentów na licencjat, i chętniejszych do magistra, i do różnych specjalizacji, bo w specjalizacjach też są braki, szczególnie z intensywnej terapii, anestezjologii, może już mniej, ale swego czasu były, i pielęgniarek operacyjnych. Także tu są coraz lepsze jakby warunki pracy, bo są największe braki, ale też pielęgniarek brakuje właśnie w domach opieki, szczególnie w mniejszych komunach, typowo poza Oslo. Im bardziej na północ, tym te braki, rozumiem, są większe, bo społeczeństwo jednak należy do starszych osób, jest dosyć duży odsetek osób starszych i tutaj one wymagają opieki, czy pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, które jeżdżą do pacjenta do domu, tam są na pewno braki. Często w domach opieki słyszałam, czytałam artykuł i sama widziałam pracę, że na zmianie, kiedy nie ma pielęgniarki, zastępuje się ją z braku już jakby możliwości, gdzie nie możemy jej znaleźć chętnej na przykład za kilka godzin na zmianę popołudniową, to na ranku zastępuje się później na popołudnie kogoś, kto nie jest pielęgniarką. Także często łamie się prawo tutaj
z braku naprawdę naszego zespołu i korzysta się właśnie z takich firm bemanningowych, które dostarczają jakby umowy i można wypożyczyć pracownika w okresach ciężkich. I o dziwo nawet na moim bloku właśnie korzysta się z takiej firmy i my pożyczamy pielęgniarki, które są chętne do nas przyjeżdżać. Te same pielęgniarki zresztą przez już od wielu lat. Jedna jest z Finlandii, jedna jest ze Szwecji, a trzecia w zasadzie już zamieszkała w Oslo, ale też pracowała i przyjeżdżała z Finlandii. Przeprowadziła się na stałe i wzięła sobie u nas na stały etat. One zawsze mają możliwość się u nas zatrudnić na stałe. Także brakuje personelu z jednej strony, ale z drugiej strony nie ułatwia się im, nie dając jakichś gratisowych kursów językowych, bo język to nasza jedyna bariera, żeby dostać pracę, tak naprawdę. No właśnie, zobacz, bo ja wiem o tym, że jest wiele takich właśnie firm, powiedziałaś, bemanningowych. Dla tych, którzy nie znają norweskiego, podpowiem, że to są po prostu, to jest pośrednictwo pracy, czyli agencje, firmy pośredniczące. I teraz też wiem, że osoby na przykład, które u nas w Trolltunga uczą się norweskiego po to, żeby właśnie pracować w, no, nazwijmy to szerzej, branży medycznej, zastanawiałem się często, czy lepiej jest podjąć pracę właśnie przez taką firmę, agencję pośredniczącą, czy lepiej jednak postawić na, wydać własne pieniądze, postawić na naukę języka samodzielną i potem samodzielnie jakby wszystkiego poszukiwać. Jak to jest? Lepiej przez agencję rozpoczynać od zera, czy lepiej samodzielnie? Ojej, to na pewno jest tak jak ze wszystkim właśnie, dużo plusów i dużo minusów. Jest na pewno łatwiej wyjechać, jak ktoś wszystko organizuje. Załatwi mi pracę, załatwi mi mieszkanie, nauczy mnie języka, dopilnuje, że mój język jest na tym poziomie, że ja sobie poradzę. Załatwi mi autoryzację, papiery, mam pewną wypłatę, jadę. To jest też dosyć fajna przygoda. Pojadę tam, gdzie będę miała pracę. Natomiast jeżeli ktoś chciałby może mieszkać w konkretnym miejscu, to już ma może nie mieć właśnie tego wyboru. Jeżeli ten ktoś chciałby konkretnie w jakimś miejscu pracy być, na jakimś oddziale, to tu też może nie mieć jakby opcji wyboru, może być uplasowany tam, gdzie ta firma ma właśnie umowę podpisaną. I inna sprawa jest, nie mając języka, zatrudniając się w Polsce, w firmach, które często działają w Polsce, tutaj właśnie jest dużo takich nieelastycznych. W sensie trzeba być elastycznym, bo nie można sobie wybrać. Natomiast są też firmy, które operują między krajami, głównie nordyckimi, bo tutaj nie ma problemu za bardzo językowego. Może ktoś z nami rozmawiać łamanym norwesko-duńskim, czy szwedzko-duńskim, czy szwedzko-duńsko-norweskim dla osób, które regularnie jeżdżą w tych wszystkich krajach. I my takich właśnie pracowników mamy, którzy nie operują czysto norweskim tak naprawdę, ale to są osoby, które pracują w neurochirurgii, one są osobami ze specjalizacją po wielu latach. Takiego pracownika nie zastąpimy kimś, kto jest po prostu pielęgniarką z doświadczeniem, czy pielęgniarką operacyjną z doświadczeniem, musi być w neurochirurgii ta osoba także, tak powiem, wdrożona, że ona przychodzi po kilku zmianach przeszkolenia, tylko pokazania, co u nas może być drobnego innego, ta osoba jest samodzielna w pracy i asystuje do zabiegów. I te osoby faktycznie mają wybór, one się zatrudniają, bo chcą na moim bloku, pracują z nami w zespole, w takich tygodniach, miesiącach, tyle w przeciągu roku, ile im pasuje. One mają opłacone mieszkanie, one mają opłacone przeloty i mają bardzo dobrą stawkę godzinową, ale to są osoby z językiem, z doświadczeniem, które po prostu naprawdę ze świecą szukać. Natomiast firmy, które ściągają osoby bez języka i dają im przeszkolenie, no coś za coś, tej pracy jest w całej Norwegii potrzeba i potrzeby są największe, być może w mniejszych miejscowościach i takie właśnie być może firmy mają umowy podpisane z takimi komunami czy z prywatnymi firmami, które posiadają dom opieki i potrzebują pracowników. Także tu już będzie inny wybór i inne warunki pracy. Największym dla mnie minusem, bo ja sama wyjechałam przez firmę właśnie pośredniczącą Adeko, największym minusem było brak możliwości wpływu, gdzie ja mieszkam, jaką ja dostanę pracę.
I też fakt, że wiąże się z nimi na 2 lata mojego życia. Jak się z kimś młodym i chciałbyś jeszcze pozwiedzać, pooglądać, popróbować 2 lata, to jest dosyć duży okres czasu, ale ja się nie odważyłam wyjechać na własną rękę. Bałam się, że ta nauka norweskiego będzie trwała latami. Ja nigdy nie dojadę do tej Norwegii, fizycznie nie przyjadę, bo już będę miała życie, może dzieci w Polsce, może coś innego, jakąś firmę otworzę. I tak naprawdę bałam się tego, więc ja zaryzykowałam z firmą, która tak naprawdę zaopiekowała się mną od A do Z. Na trasie tej opieki były różne problemy, ale to już było wiele lat temu związane z firmą Adeko. Natomiast jest to też plus, tak autentyczny plus, że ta firma nami się zajmie, że ja się nie muszę więcej martwić niczym. Ja mam na gotowe, ja się tylko uczę, skupiam się na tym, żeby mój język miał fajny poziom. No Moja właśnie. nauka do przykładu trwała bardzo krótko, bo Adek organizowało nam kurs języka intensywne poza miejscem naszego zamieszkania na wyjeździe. W takim ośrodku uczyliśmy się 3,5 miesiąca. I ja się nauczyłam w 3,5 miesiąca języka norweskiego na tyle, że przyjechałam, poszłam do pracy po bodajże chyba kilku tygodniach pobytu w Norwegii. I to I faktycznie tyle. wystarczyło? Te 3 miesiące wystarczyły, żebyś się faktycznie rozmawiała w pracy. Tak. No, to jest no, To nie, była imponujące. nauka 8 godzin dziennie plus soboty i tak naprawdę mnóstwo filmów, słuchania radia, czytania książek, oglądania seriali. Powiem szczerze, początki były trudne, ale zawodowo można się, jeżeli się skupimy na języku poza tym norweskim, takim ogólnym, skupimy się na języku medycznym i nauczymy się tych słówek, które są specjalistyczne, strzykawka, ból, objawy, wszystkie przymiotniki, czasowniki, rzeczowniki związane z naszym zawodem, to jest to faktycznie, można to skrócić do roku, podejrzewam pół roku. No ja nie mówię, żeby ktoś rzucił pracę, siedział i codziennie 8 godzin się męczył z nauką, tak jak myśmy to zrobiły, ale było to wykonalne, powiem szczerze. To była przygoda. Czyli jest to jakieś ułatwienie, czy jakby osoby, które chcą być zaopiekowane, no to jakby tutaj polecasz tę drogę, ale z pewnymi Tak. ostrzeżeniami, tak? Na takiej zasadzie. Natomiast myślę Trzeba sobie, że też. się zastanowić, czego się tak naprawdę chce i na co się można zgodzić, bo można się zgodzić na 2 lata mieszkania, bądź 3, bo nie wiem, jakie są teraz umowy z różnymi firmami, bądź 3 lata mieszkania w jakiejś ciekawej, pięknej, oddalonej jakby od Oslo miejscowości, nie wiem, na pięknej północy, która jest naprawdę powalająca, to też jest przygoda. Jeżeli ktoś niekoniecznie musi być w szpitalu, na jakimś oddziale, który sobie opatrzył, w jakimś szpitalu, który sobie opatrzył w miejscowości tej a tej, to też naprawdę można poświęcić sobie i dać się trochę ponieść takiej przygodzie. To może też mieć fajny jakiś rezultat. No właśnie, za chwileczkę jeszcze przejdziemy do tej północy. Ja tylko chciałabym dodać, że myślę sobie, że to jest zawsze, pamiętajcie, jedna droga, żeby gdzieś znaleźć pracę przez agencję czy pośrednictwo, ale też jeżeli macie takie możliwości, macie środki, to warto też stawiać na samodzielny wyjazd i możliwości jest też bardzo dużo. My na przykład w Trolltunga mamy też kurs medyczny, stricte jakby dedykowany osobom, które chcą wyjechać do pracy. Natomiast myślę sobie, że ja znam osoby, które wyjechały przez agencję, ale znam też osoby, które samodzielnie znajdowały pracę. No i kwestia jest tylko tego, jaka jest nasza chęć, jakie jest nasze zaangażowanie. I myślę sobie, że jedne osoby i drugie osoby całkiem dobrze sobie radzą, pod warunkiem, że to zaangażowanie i ta praca własna i w jednym i w drugim przypadku jest po prostu duża. Więc myślę, że to tak w ramach podsumowania. Tutaj jeszcze pani Maria dodała, chodziło o te roszczenia wobec pielęgniarek. Pamiętasz, było to pytanie. Tu chodziło o roszczenia związane ze zdarzeniami niepożądanymi. Czy bada się przyczyny zdarzeń niepożądanych? Tak, powiem szczerze, to jest strasznie rzadko, żeby jakiś wypadek bądź jakieś zdarzenie miało miejsce, które ma jakąś konsekwencję dla zdrowia bądź życia pacjenta, ale są oczywiście. Tak naprawdę mamy system do meldowania takich zdarzeń, które mogą mieć jakieś konsekwencje dla pacjenta, czy zepsuty sprzęt, czy coś, co nagle się zepsuło, czy coś, co wcześniej się zepsuło i nikt nie zauważył, coś, co było w użyciu, nie było, opóźnienia, które mogą mieć konsekwencje dla pacjenta. Różnego typu zdarzenia, od sprzętu po personalne, jakiekolwiek sobie możemy jakby wyobrazić, to my te
te błędy, które występują na naszej zmianie, jesteśmy zobligowani do zameldowania. I tak naprawdę po meldunku to już szef ogranicza, czy można pracować z takim, czy należy to zastąpić, jak rozwiązać ten błąd. Natomiast jeżeli wynika jakiś rodzaj wypadku dla pacjenta, bądź właśnie zdarzenie niepożądane, jak to ładnie pani ujęła, to istnieje szansa, że możemy na przykład być poproszeni o złożenie zeznań. Natomiast za każdym razem, jeżeli zauważamy, wiemy, jesteśmy świadomi jakiegoś błędu na etapie opieki nad pacjentem, zobligowani jesteśmy do zgłoszenia tego w systemie. U nas w szpitalu jest taki system, nazywa się Achilles, i później nasz obowiązek w całej tej sytuacji to jest być może złożenie zeznań ustnie dla policji, czy dla sądu, jeżeli jest jakaś rozprawa. Poza tym nic więcej, jakby nic mi nie wiadomo, żeby jakieś konsekwencje były, chyba że ktoś jest świadomy i popełnia błąd, to zgadza się, trochę takich pracowników w przeciągu jakby roku melduje się, jest takie statystyki co roku podawane właśnie o osobach, które utraciły autoryzację, osobach, które zostały ukarane, osobach, które nie mogą powrócić do zawodu przez 5, 10 bądź do końca swojego życia. Zarówno wśród lekarzy, pielęgniarek, jak i każdego zawodu takie są sytuacje również. Natomiast o jakichś roszczeniach z sytuacji niepożądanych, poza tym, że jesteśmy zobligowani do składania zeznań, nie słyszałam nigdy, żeby ktoś był czymkolwiek obciążony. Jesteśmy też ubezpieczeni w pracy. Tego szczegółowego ubezpieczenia, powiem szczerze, nigdy nie przeczytałam. Wiem natomiast, że jeżeli by się zdarzył wypadek, to moja funkcja jest przede wszystkim zgłosić i chronić pacjenta. Także jeżeli ta funkcja jest wykonana prawidłowo i zostało wszystko zgłoszone, to żadnych jakichś roszczeń pielęgniarka nie jest pociągana dalej poza składaniem zeznań. Iga do nas pisze. Iga też z Danii. Ja też do Danii przyjechałam, będąc na specjalnym programie, który oferowała firma. Czyli też mamy takie doświadczenia. Pani Maria jeszcze pyta, na jakiej zasadzie w Państwa szpitalu przyjmowani są studenci na zajęcia praktyczne? Jak wyglądają studia pielęgniarskie w Norwegii? No, bardzo fajne pytanie. Ja akurat pielęgniarką wyjechałam już po studiach z Polski, więc nie studiowałam licencjatu, natomiast mam takich studentów na licencjacie na bloku, którzy odbywają takie tygodniowe bądź dwutygodniowe hospitacje. Studia trwają 3 lata, program studiów jest dostępny na uczelniach, można sobie zerknąć, jakie należy jakby wymagania spełnić, żeby się zaaplikować na studia licencjackie. Praktyki są, owszem, ale czy to jest jakby w 60% studiów, czasu studiów, czy w 80%, czy w 40%, czy w 50%, nie umiem odpowiedzieć, jeżeli chodzi o studia licencjackie. Ja sama w mojej pracy nie tak dawno temu objęłam nową funkcję, jestem koordynatorem studentów na moim bloku. Mogę jedynie odpowiedzieć, jeśli chodzi o specjalizację właśnie operacyjną. Praktyk jest dosyć dużo, bo to jest 60% w stosunku do 40% teorii. Także trwa to 1,5 roku jak w Polsce, cała specjalizacja podzielona na 3 semestry i mamy studentów bardzo długo, bo średnio od miesiąca najkrótsze praktyki mogą być do 2 miesięcy, ale co roku uczelnia troszeczkę zmienia program. Są 2 uczelnie, które właśnie pielęgniarki operacyjne w Oslo kształcą i te uczelnie mają kapkę, są kapkę różne między sobą, praktyki też kapkę inaczej organizują, natomiast studenci około 1,5 do 2 miesięcy są na praktykach, na specjalizacji. Nie umiem powiedzieć, jak wygląda długość praktyk na studiach licencjackich, niestety. Dzięki bardzo za odpowiedź. Tutaj jeszcze Urszula pisze, ja wyjechałam na własną rękę zaraz po studiach, także takie przykłady też mamy. Dobrze. No właśnie, ja bym jeszcze chciała dopytać o tą północną Norwegię, bo to jest też kolejna taka, nie wiem, taki mit, myślę, krążący gdzieś tam po internecie, że jeżeli wyjechać do Norwegii i żeby było prosto, łatwo i najszybciej, to najlepiej właśnie do północnej Norwegii. Czy to jest w ogóle prawda? I z czym się musimy liczyć, jeżeli wybieramy pracę daleko na północy?
To może być faktycznie prawda, bo im większe miasto, tym bardziej zaostrzają się kryteria do przyjęcia do pracy. Z tym idą językowe, być może doświadczenia zawodowego. Im większy szpital, im więcej się dzieje, im większe miasto właśnie, tym więcej potrzeba spełnić kryteriów. I mniejsza miejscowość, mniejszy pracodawca, tym te kryteria zmniejszają się, ponieważ on może poświęcić czas, dać pracownikowi więcej czasu na przeszkolenie. Może to być nawet półroczne przeszkolenie, 3-miesięczne przeszkolenie, może to być darmowy kurs języka. Ten pracodawca liczy się, że mu ciężej znaleźć pracownika i on troszeczkę w niego zainwestuje, żeby go mieć, i on upuści mu kapkę kryterii, żeby w ogóle jakiś pracownik się znalazł. Prawda? Więc to jest faktycznie możliwe. No właśnie, czyli tak, tylko jeszcze chciałabym, żebyś powiedziała trochę dla tych osób, które nigdy w Norwegii nie były, z czym się, wiesz, do czego piję, do tych ciemnych nocy i do zimna. Opowiedz Jest trochę, jakie tam warunki. Tak, jakie tam warunki dużo panują. różnych. Ja w ogóle jestem zakochana w północ Norwegii i przeżyłam najpiękniejszą moją podróż. Poza tymi egzotycznymi, w ciekawym miejscu na świecie, to tutaj najbliższa właśnie Europie, to na północ Norwegii, na Lofoty, i miałam okazję przejechać arktycznym pociągiem przez Kirunę. Powiem szczerze, magiczny jest tam krajobraz, natura. Ogólnie człowiek czuje się malutki i ta zimna, ta chłodna natura okazuje się być równie piękna jak ta egzotyczna, te palmy, te kwiaty, te zapachy i to gorąco, ta muzyka. To tutaj ta cisza i to zimno i te kolory są naprawdę powalające, więc jeżeli ktoś by chciał, to fajnie sobie choćby wyjechać raz albo nawet przez pracę, jeżeli jest możliwość na chwileczkę sobie zmienić pracę i gdzieś tam na wakacje popracować na północy, bo jest przepiękne miejsce na świecie, naprawdę urzeka, zostaje w sercu. I nieraz ja się zastanawiam, czy nie powinniśmy się na północ przeprowadzić na chwilę, choćby pomieszkać sobie parę miesięcy. Jest klimat inny, więc trzeba się liczyć z zakupem rolet, które nie przepuszczają słońca, jeżeli chcemy w nocy spać, a mamy lato. Im wyżej, tym jaśniej i dłużej, ale tak naprawdę te jasne noce o dziwo trafiają również tutaj do nas, do Oslo, i jest jeden dzień w ciągu roku, kiedy ja nigdy nie zaobserwowałam, żeby było ciemno, 22 czerwca. Z 20 noc na 20, z 22 na 23, i często jestem na zewnątrz albo sobie siedzimy na dworzu i naprawdę nie wiemy, kiedy jest godzina 3, 6, i mamy takie zdjęcia na ogrodzie właśnie, mimo iż mieszkamy dosyć nisko, patrząc na mapę właśnie Norwegii, na samym dole. Aczkolwiek im wyżej, tym jaśniej, no ale też w zimie jest troszkę ciemniej, za to jest ogromna szansa złapania zorzy polarnej, czegoś niesamowitego. Tak, to jest niesamowite, ale też ja dopowiem, że to może mieć też swoje minusy, bo jeżeli człowiek tam mieszka, taki troszkę nieprzyzwyczajony, powiedzmy, wyjeżdża z dużego miasta w Polsce i nagle w tą dzicz gdzieś tam, te temperatury minusowe też. No i szczerze ci powiem, że dla mnie ogromnym wyzwaniem byłoby nawet taka prosta rzecz jak dojechanie do pracy. Jeżeli ktoś się porusza samochodem, to po tych śliskich ulicach trzeba po prostu umieć jeździć. Zwłaszcza, że tam są ogromne dystanse też pomiędzy no, dużymi miejscowościami, tak? Więc jakby to też trzeba się z tym liczyć, że po prostu życie wygląda trochę inaczej. No trzeba być uważnym. Tak, na pewno trzeba być. Zdecydowanie. Narty, warto zainwestować od razu w narty. I jeszcze jak się mieszka w takim malutkim miejscu, a pracuje również u jakiegoś małego pracodawcy, to może właśnie na nartach można pojechać do pracy, bądź korzystać z takich atrakcji jak Psi Zaprzęg, gdzieś sobie pojeździć na takie wycieczki, a może mieć nawet skuter śnieżny. Wydaje mi się to ogromną przygodą w życiu, i nigdy nie wiadomo, czy ktoś, kto myśli, że potrzebuje tego tętna miejskiego, przez chwilę w życiu właśnie skorzystał, bo ogromnie dla swojej duszy i siebie, z takiej głuszy zimnej, chłodnej, surowej. Tak. No myślę, że na pewien czas może to być fajne. Na dłuższy okres czasu trzeba się zastanowić bardzo mocno. Trzeba by było spróbować. Dokładnie i sprawdzić, czy to w ogóle jest coś dla nas. Bo ja też znam mimo wszystko parę osób, które wróciły właśnie myśląc, że uda im się gdzieś tam na dłużej zostać w Norwegii na północy,
Ale jednak ten klimat i te warunki, zwłaszcza w trakcie nocy polarnej, no spowodowały, że po 3 miesiącach te osoby już naprawdę miały dość. Niezależnie od tego, ile zarabiały, ile, jakie były warunki, no po prostu wróciły do Polski. Ale potem znalazły pracę gdzieś indziej, na południu Norwegii, więc jakby wszystko wróciło do normy. Dobrze. Klimat jest bliższy polskiemu, więc trochę nasz organizm łatwiej tą aklimatyzację przechodzi, aczkolwiek są też różnice, ale czujemy się bardziej jak w domu, to prawda. Tak. Mhm. Dobrze, powiedz mi jeszcze, ponieważ sytuacja jest jaka jest na świecie, różne obostrzenia jeszcze obowiązują w różnych krajach, no i tutaj inaczej jest to trochę w Norwegii, inaczej w Polsce znowu, te zasady są nie do końca dopasowane i jak my w takiej sytuacji, kiedy planujemy znaleźć pracę w Norwegii, jak to będzie w ogóle to poszukiwanie pracy w Norwegii wyglądało? Czy Norwegia w ogóle wprowadziła jakieś specjalne zasady dla medyków spoza kraju? Jedyne jakby widełki takiej możliwości mają pracownicy tutaj z krajów, ja sobie nawet odnotowałam, bo to nie są wszystkie kraje tak naprawdę, możliwości wyjazdów ma tylko Szwecja i Finlandia, nie przechodzi w ogóle kwarantanny, ale to jest tylko na przyjazd do pracy, czyli na czas pracy. Na czas wolny, gdyby ta osoba nie miała podpisanego kontraktu w tym terminie, to ta osoba przechodzi 10 dni kwarantanny, te 10 dni zostało niedawno zmniejszone z 14, więc obowiązuje 10 dni kwarantanny. Przyjeżdżać do pracy można, teraz jest nawet rozszerzenie dla pracowników sezonowych, których będzie potrzeba właśnie teraz jak najwięcej. I znów w najbliższym czasie, 15 czerwiec i 20 czerwiec, rząd od nowa będzie wypuszczał nowe wytyczne, będą weryfikować dla krajów właśnie z Unii Europejskiej, szczególnie z myślą o pracownikach. Na razie osoba, która chciałaby wyjechać do pracy, może wyjechać, jeżeli na przykład ma podpisaną umowę i jedzie typowo do pracy, czy z firmą, czy z pracodawcą, który jest tutaj w Norwegii, czy z firmą, która jest w innym kraju Unii Europejskiej, ale ma podwykonawcę tutaj, bądź zlecenie do wykonania tutaj w tym kraju, bądź ma ta osoba własną firmę założoną i tutaj chciałaby przyjechać, bo praca będzie wykonywana właśnie tutaj w tym kraju. Także te możliwości pracownicy mają, ale z tego, co przeczytałam na dzień dzisiejszy, potrzeba to jakoś udokumentować na granicy. Czyli musimy mieć ten kontrakt po prostu, musimy mieć umowę o pracę już podpisaną wcześniej. Dobrze, a powiedz troszeczkę o autoryzacji dokumentów. Na jakiej podstawie uznaje się nasze wykształcenie? Autoryzacja, podobnie jak w Polsce, to jest tylko złożenie jakby dokumentów i podpisu takiego internetowego na stronie Helse Direktorata. To jest bardzo prosta rzecz, oczekuje się, z tego co wiem, wciąż do 3 miesięcy, może to być zależnie od ilości złożonych podań, nawet 2-3 tygodnie, jak się dostaje jakby odpowiedź. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dodatkowo jakieś wyższe wykształcenie sobie przenostryfikować, bo na przykład ma wyższy tytuł, magistra, doktorat, jakąś specjalizację, to już akurat z tego, co pamiętam, do tego był NOKUT, który tłumaczył, aczkolwiek ja mam takie studia magisterskie z Polski i nie musiałam niczego sobie dodatkowo organizować poza autoryzacją, bo mój szpital, dla którego pracuję, uniwersytecki w Oslo, ma wewnętrzną komórkę, która porównuje to wykształcenie z wykształceniem, które jest tutaj, punkty, które się ma, ilość godzin, ilość praktyk, i oni już uznają, czy można jakby zakwalifikować ten tytuł do tego tytułu, który byłby potrzebny właśnie na miejscu pracy, i czy będzie taki na przykład wypłacany dodatkowo dodatek do wypłaty ze względu na wyższe wykształcenie na stanowisku, które będziemy obejmować, czy już mamy. No właśnie, jeżeli chodzi o tą autoryzację w Helse Direktorate, to też podrzucimy Wam w komentarzu, bo ja kiedyś po prostu zrobiłam takie nagranie. Ja weszłam na tą stronkę i pokazuję krok po kroku, dosłownie klikam każdy guziczek, więc będziecie wiedzieć, nawet te osoby, które nie znają norweskiego, ja tam po prostu tłumaczę dokładnie, jak to samodzielnie też zrobić, bo tak naprawdę to nie jest żadna trudna rzecz, tylko no, trzeba za to zapłacić, bo to jest w tej chwili, nie pamiętam dokładnie, to jest chyba teraz 800 koron, tak? Jakoś tak to było.
Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna, trzeba byłoby cenę sprawdzić. Natomiast samą autoryzację możecie zrobić samodzielnie jeszcze z Polski. Tak, więc też powiedz mi troszkę, bo też wiem, że ty jesteś taką trochę orędowniczką tego i bardzo zawsze opowiadasz dużo o tym, że Norwegia daje też sporo możliwości poza tą pracą oczywiście zarobkową, to też ten norweski system ochrony zdrowia daje pracownikom wiele możliwości takich dodatkowych, dodatkowego kształcenia, dodatkowych kursów, prawda? Wiem, że też sama w takich uczestniczyłaś. Czy mogłabyś też troszkę o tym opowiedzieć, jak to wygląda? Tutaj właśnie wydaje mi się, że często pracodawca ma możliwość wysłać pracownika, trochę go podszkolić, podnieść sobie jakby pułap różnych zadań, które ma jakby w swojej jakby wachlarzu wykonywanych czynności, może się później pochwalić, że taki pracownik zajmuje się dodatkowo tym, a taki jest taki, a później mamy taką średnią statystyczną wykwalifikowanych, mają wyższe wykształcenie, jeszcze dodatkowe specjalizacje. To też dla pracodawcy jest bardzo fajnie się nami chwalić, którzy chcą się uczyć. Nie każdy chce i tak naprawdę motywacja, można by rzec, nie jest tak wysoka, jak była w Polsce. Ludzie nie mają potrzeby, żeby się dokształcać, bo są zadowoleni ze swojej wypłaty i wolą swój czas wolny poświęcić na przyjemności, czas z rodziną, kontakt z naturą. Także myślę, że dużo osób z tego, co wiem, z Polski ma taką wewnętrzną motywację, jak mam możliwość, to jeszcze to zrobię, jeszcze tego się nauczę, jeszcze tamto zrobię, zmienię pracę, będzie lepsza, fajniejsza w związku z tym i są możliwości, bo dla przykładu można na przykład po licencjacie po 2 latach pracy w zawodzie aplikować o specjalizację. I teraz w tych najbardziej brakujących specjalizacjach można się starać o stypendium. To nawet już się nie nazywa dokładnie stypendium, tylko można się starać o etat wykształceniowy. Nie wiem, jakby to dokładnie przetłumaczyć na nasz polski. I w trakcie robienia specjalizacji dostaje się wypłatę od przyszłego pracodawcy. Zobowiązujemy się, że po ukończeniu specjalizacji będziemy dla tego szpitala pracować 2 lata, a w trakcie specjalizacji bierzemy sobie normalnie wypłatę jak za 100% etatu. I to jest świetny interes, uważam, naprawdę obustronny, obie strony korzystają. My jesteśmy zobligowani do pracy później, ale możemy, nie chodząc do pracy, się uczyć. To jest jeden z przykładów. Ja aktualnie jestem na etapie kończenia i mam nadzieję, że ukończę w końcu w tym semestrze specjalizację kliniczną. To jest coś, czego nie ma w ogóle, wydaje mi się, w innych krajach obocznych, ani nordyckich, ani w Polsce, czy w Unii Europejskiej. I mój szpital ma taką ofertę właśnie klinicznych specjalizacji dla niektórych klinik, bo nie każda klinika ma możliwość wysłać, nie z każdego oddziału można kogoś wysłać na tą specjalizację. Na moim bloku oddziałowa miała możliwość, kilka osób tą specjalizację zrobiły, ja również. To już trwa dłużej, od 3 lat do 5, są kursy luźne, zapisujemy się, kiedy nam pasuje i ja na tym kursie danego dnia, na który się zapisałam i pracodawcy pasowało mnie wysłać, ja mam płacone zupełnie jakbym była w pracy. To też jest fajny układ i pracodawca na tym skorzysta. Ja nie jestem zobligowana do żadnej pracy, ale w godzinach jakby moich możliwych pracy chodzę sobie na kursy i będę pisała, w zasadzie kończyła pracę taką pisemną i wdrażam albo nową procedurę w pracy, o na tym korzysta mój pracodawca. Łoży mi na barki jakiś obowiązek, ja coś nowego, jakąś inicjatywę, mam jakiś pomysł, coś zbadam, coś sprawdzę i to są takie moje badania, które sobie przeprowadzam i wprowadzam coś nowego. Tym się może później mój pracodawca pochwalić, bo moja oddziałowa bardzo się lubi chwalić. Każdym, kto zrobił magistra, każdym, kto coś się kształci, przynajmniej szpital uniwersytecki jest taką bazą tętniącą w naukę, naprawdę kursów możliwych, konferencji międzynarodowych, studiów magisterskich, doktorackich, jest możliwość zrobienia sobie w takim miejscu pracy, w jakim ja jestem, więc ja się cieszę, że tu trafiłam. Będąc w domu opieki możemy na przykład aplikować o specjalizację geriatryczną, paliatywną, jest też wachlarz wyboru, gdyby ktoś chciał. Pracując z dziećmi możemy również się specjalizować, zależy co nas interesuje, bo tak naprawdę wybór pracy jest, jak już się trafi do tej pierwszej pracy w Norwegii, mam wrażenie, chcąc wyjechać, to już od tego można gdzieś tam się rozwinąć, gdzieś coś popróbować. Słyszałam fajne zdanie któregoś razu od kolegi w pracy,
które potwierdziła później wykładowczyni na uniwersytecie, powiedziała mi, że pielęgniarze i pielęgniarki powinni co kilka lat zmieniać pracę, sprawdzać się na rynku, chodzić na interwiu, zobaczyć, ile jest się wartym na rynku, co jest ciekawego, trochę powęszyć. Tak robią inni w branżach rozwijających się i dlaczego my nie jesteśmy taką branżą? To jest trochę prawda. Trochę powęszyć, trochę sprawdzić, popatrzeć sobie. Mam fajną pracę, ją lubię, ale czy nie ma czegoś ciekawszego? Może chciałabym się pouczyć, czy inny pracodawca czegoś mi fajnego nie zaoferuje do nauki. Tu już jest możliwość, jeżeli ktoś tylko by chciał i miałby na to czas, bo ta nauka wiąże się dla nas, Polaków, również z nauką języka. Od razu powiem, że mało jest książek pisanych po norwesku w wyższych jakby specjalizacjach, w wyższych specjalnościach. Także ja na specjalizacji operacyjnej w większości korzystałam z książek po angielsku i ciężko przekładać nam jako Polakom między angielskim a polskim, jeszcze norweskim, ale jest to wykonalne nawet dla kogoś jak ja, kto słabo zna już angielski, bo go nie używam. Bardzo rzadka, tym bardziej niemedyczny, na przykład na urlopie, ale powiem szczerze, że korzystam i cały czas się uczę, bo teraz ja jestem tą bazą nauki troszeczkę przy tych studentach moich, więc mogę się pochwalić moim wywieszonym plakatem dla przykładu z tyłu, układem nerwowym i pracuję ostatnio nad różnymi materiałami właśnie z układu nerwowego. Proszę. Mam w moim biurze niedawnym powymyślanych mnóstwo rzeczy, całe jakby składy książek, pracy, magisterek, które były doktoratów, niektóre mam pokopiowane, mam mnóstwo plików i siedzę i wymyślam kursy dla moich studentów, dni nauki na sucho, bez pacjenta, szkolenia różnego typu, bo fajnie coś włożyć do tej pracy, więc wymyśliłam sobie i ciągle coś wymyślam w zespole. Także moja szefowa jest bardzo zadowolona i ja trochę mojej kreatywności użyję w pracy. Także polecam dla tych, którzy mają ochotę i czują, że drzemie w nich jakiś duch na coś nowego jeszcze w zawodzie. No właśnie takie powiększenie, co się chce, czy może nie warto czegoś poszukać i zmienić, bo wiem, że lubimy pracować w jednym miejscu długo, przyzwyczajamy się, zapuszczamy korzenie, mamy koleżanki, kolegów, aczkolwiek można się bardzo rozwinąć, gdyby się tak wypuścił trochę poza tą ramę bezpieczną. Fajnie. Fajnie, że masz jeszcze też na to czas i ochotę na tworzenie takich rzeczy. Iga jeszcze zadaje pytanie, czy w Norwegii też jest system freelance dla personelu medycznego? To znaczy, czy istnieją biura skupiające takich wolnych strzelców z wykształceniem medycznym, na przykład wikar biuro? Dokładnie są, dokładnie są. Kilka osób nawet znam, które podjęło ze mną specjalizację i ukończyło ją na pierwszych praktykach, stwierdziło, o nie, to nie jest praca dla mnie, za mało kontaktu z pacjentem, ja chcę pracować tylko z pacjentem, który jest obudzony i koleżanki właśnie skończyły tą specjalizację szybciutko i krążą przez takie biuro właśnie typowo wikarowe, krążą w różnych oddziałach, mówią od kiedy do kiedy mogą pracować i w jakich oddziałach je to interesuje. Także one są zatrudniane i skaczą międzyszpitalowo, międzyoddziałowo, bardzo rozwijająca, aczkolwiek wymagająca praca, mi się wydaje, ale dosyć ciekawy pomysł. One są przynajmniej zadowolone. No właśnie, wiesz, ja jeszcze mam tutaj kilka pytań takich, o właśnie, jeszcze Iga pisze, w takim biurze pracuję dodatkowo właśnie poza moją stałą pracą. Dobrze, ja mam jeszcze kilka pytań, wiesz, z Instagrama, które się pojawiły, także tobie przeczytam, ponieważ nie będziesz ich widziała na ekranie. Tutaj pani pyta, jakie dokumenty są potrzebne do autoryzacji prawa wykonywania zawodu pielęgniarki? Czy jakie dokumenty musimy zgromadzić w tej chwili? Ojej, to bym sobie chyba musiała przypomnieć z naszych poprzednich rozmów, które miałyśmy, bo nie wchodziłam teraz na stronę Helse Direktorate. Na pewno prawo wykonywania zawodu, wydaje mi się, że też dyplom z naszej uczelni, z Polski, po angielsku przynajmniej, jeżeli nie jest to oryginał, to tłumaczenie, na pewno jakaś legitymacja typu paszport. Czy może też być, tego już nie powiem szczerze, czy doświadczenie zawodowe, czyli zaświadczenie od pracodawcy o naszych latach pracy też jest konieczne? Tego nie jestem pewna. Ale to mogę.
dołączyć później, chyba że ty, Magdo, masz tą informację. Wiesz co, wydaje mi się, że te rzeczy, o których wspominałaś, ewentualnie jeżeli są jakieś specjalizacje dodatkowe, to też możemy te dokumenty konkretnie, tak, jakby poświadczające, czy dodatkowe kursy. Tak naprawdę wszystkie dokumenty, które poświadczają, że możemy wykonywać zawód, plus właśnie prawo wykonywania zawodu, plus tak jak właśnie powiedziałaś, legitymację, czy po prostu dokument tożsamości. To może być paszport, to może być dowód osobisty, ale też tak, ewentualnie jeżeli ktoś ma właśnie kursy językowe, wiem, że tam jest taka możliwość, żeby dołączyć, ale to nie jest brane pod uwagę zupełnie. Nie jest konieczne. Tak, nie jest konieczne, można po prostu. Natomiast tak jak mówiłam, zajrzyjcie sobie do tego filmu, o którym wspominałam, bo tam ja przechodzę dosłownie krok po kroku i tam widzicie, jakie dokumenty trzeba po kolei załączyć. Także Ja to. sobie też obejrzę, żeby odświeżyć tą informację, bo też jestem często pytana na Messengerze. No właśnie. Dobrze, jest jeszcze pytanie, gdzie szukać ofert pracy jako pielęgniarka? Czy są takie miejsca na przykład w sieci, które mogłabyś polecić? Jest. Jeżeli interesuje nas, nie wiem, praca w danej komunie, to na stronie komuny każda komuna ma taki podpunkt wolne etaty, wolne stanowiska i tam sobie można właśnie poszukać, w wyszukiwarce wpisać nasz zawód, jaki wykonujemy i sprawdzić, co w danej komunie jest w naszym zawodzie. Jest też naprawdę do wszystkiego przydatny FIN, NO, na którym też bardzo łatwo można znaleźć mnóstwo ofert pracy też w zawodach medycznych. Ja jeszcze mogłabym polecić na przykład stronę szpitala. Szpital Uniwersytecki też ma swoją stronę, też tam są oferty pracy właśnie na ich stronie głównej, albo przez pracodawcę, jeżeli chcemy przez firmę właśnie pośredniczącą, to na stronie firmy pośredniczącej. Dla przykładu firma Adeko ma taką swoją stronę, gdzie można się zarejestrować, i oni później wysyłają tam, podejrzewam, każda firma w ten sposób ma to rozwiązane, wysyłają maile z informacją, jeżeli zbliża się najbliższy właśnie tego typu anons o pracę, to dostaje się to na maila, można sobie tam odznaczyć, tak samo na Finie można sobie odznaczyć przyszłe, przychodzące, żeby nie siedzieć co 3 dni i nie sprawdzać, co jest nowego, to żeby wszystkie z danego wyszukiwania jakby wyniki przychodziły do mnie bezpośrednio na maila. I droga bankowa zawsze rewelacyjnie funkcjonująca, czy w Polsce, czy za granicą. To jest rewelacja. Popytać, poszukać, pogooglować, włączyć się w jakieś grupy, zapytać, popytać znajomych, jeżeli chcemy wyjechać za granicę, też można nawiązać jakieś kontakty online, pisząc do różnych osób, czy pisząc właśnie na grupy. No to tutaj od razu też możemy polecić grupę, którą też prowadzimy razem z Jackiem. Ta grupa nazywa się Norweski w opiece zdrowotnej i tam możecie też pytać, ponieważ tam jest bardzo dużo personelu, który już pracuje w Norwegii albo właśnie przygotowuje się do wyjazdu do Norwegii i pracy w, no, w szeroko pojętej branży medycznej, bo to nie są tylko pielęgniarki i lekarze, fizjoterapeuci, ale też przedstawiciele różnych innych zawodów. Tak, tutaj Ania jeszcze dopowiada, że Powercare to firma z Danii, tak? Wysyła pielęgniarki do Norwegii. Tak, z angielskim można próbować. Okej. No to świetnie. Tak, to też właśnie Ania opowiadała, że bądź Iga, że jakby znają pielęgniarki, które po prostu przyjeżdżają na weekend do pracy w Norwegii. To są takie weekendowe wyskoki na jakąś tam zmianę i potem te panie wracają. Więc czekając tuż za granicą, w zasadzie z Oslo do jakiejś miejscowości typu Göteborg w Szwecji jest tak blisko, że pracownicy mogą naprawdę przyjeżdżać tu pracować w tygodniu, a mieszkać u siebie. Są pendlerzy tak zwani dojeżdżający właśnie tygodniowi na zmiany. Można sobie ułożyć zmiany, pracować nocami albo trochę gęściej dzień po dniu, żeby później mieć tydzień wolnego. Jeżeli ktoś tu mieszka w okolicy, to jest rewelacja. No Polska aż tak blisko nie leży, żebyśmy mogli sobie przypływać i dojeżdżać w ten sposób. Aczkolwiek są loty, jeżeli ktoś już byłby taki wprawiony w bojach, znał język, miał fach w ręku, czuł się śmiało, mógłby się zatrudnić właśnie przez taką firmę, która opłaca nam mieszkanie i przeloty,
a mieszkać w Polsce tak naprawdę. To też mam takiego kolegę, który robił wiele lat, zanim się przeprowadził na stałe do Norwegii i osadził tutaj siebie i zapuścił korzenie. To w ten sposób funkcjonował właśnie przez taką firmę, która tu mu wszystko opłacała i nie był zobowiązany czasem żadnym, bo on już jakby miał doświadczenie i język. No właśnie, jest jeszcze, tutaj mam całe mnóstwo innych pytań. Natomiast jeżeli wy też macie jeszcze jakieś pytania, to możecie zadawać w komentarzu. Przypominam, na profilu Trolltunga kursy norweskiego, bo jeżeli oglądacie w jakiejś innej grupie, to my tych komentarzy czy pytań nie zobaczymy. A tymczasem jeszcze kilka pytań z Instagrama, które się pojawiły. Czy pielęgniarki w Norwegii mają jakieś dodatki albo przywileje, na przykład niższe podatki? Nie, niestety. Chciałybyśmy bardzo, ale niestety nie mamy. Czy mamy jakieś przywileje? No nie wiem. Jesteśmy szanowane. Zawód pielęgniarki to jest zawód, z którego można być dumnym. Przywileje może to, że właśnie się fajnie pracuje, ale takich specjalnych rządowych przywilei kiedyś były, obniżki na bilety właśnie pociągowe, niestety już ich nie ma. Mamy na stronach od pracodawcy, bo szpital uniwersytecki jest tak dużym pracodawcą, że mamy na swoich stronach różnego rodzaju zniżki, oferty, czy darmowe kursy jakieś sportowe, czy jakieś ciekawe w ogóle jakieś sporty, o których nawet nie słyszałam, azjatyckie dla przykładu, czy basen ze z jakąś zniżką, czy opera ze zniżką, ale większych przywilejów niż indywidualnie pracodawca, to niestety nie słyszałam. Gdyby ktoś słyszał, to się chętnie dowiem. No właśnie. No dobrze, to podatków niższych nie ma w związku z tym. Okej. Okay. Jest jeszcze takie pytanie, mam jeszcze dwa z Instagrama, to za chwileczkę zadam. Iga pisze, że u nas bardzo podobnie z tymi zniżkami. No, czyli... Czyli Skandynawia ma podobnie. Dobrze, pytanie jest takie, czy uważasz, że każdy nadaje się do tego zawodu? Absolutnie nie, absolutnie nie. I też widzę po studentach, których mamy, że jest często dyskusja, czy dany student w ogóle nadaje się do tego zawodu, który będzie wykonywał, jeżeli przebrnie przez praktyki. To jest odwieczne pytanie, czy ktoś się nadaje do tego zawodu u nas pracujących ze studentami tak blisko. Powiem szczerze, nie każdy się nadaje do zawodu, nie każdy rozumie, jaką ma odpowiedzialność, nie każdy wie, że jeżeli czegoś nie dorozumie, to lepiej się zatrzymać, zapytać, niż coś zrobić, kiedy jest niepewny. Mamy różne osobowości, różne temperamenty i absolutnie nie jest to zawód dla każdego. Aczkolwiek jako pielęgniarze i pielęgniarki mamy taki wachlarz wyboru zawodu, że jeżeli ktoś nie jest pewny, nie pamięta, nie odnajduje się w pracy z szybkim tempem, z częstymi zmianami, z dużą ilością nauki i procedur, może sobie wybrać spokojniejszą pracę, może sobie wybrać bardzo spokojną, być na przykład pracować jeden do jednego z jednym pacjentem, który nie jest tak ciężko chory, nawet w domu tego pacjenta. Także są możliwości, ale nawet zawód, który ma się u podstaw jako pielęgniarz, pielęgniarka, wymaga od nas wiedzy. Więc no, nie każdy ją też przyswoi, nie każdy rozumie. Nie każdy umie działać, gdyby coś się stało i wziąć za to odpowiedzialność, gdyby cokolwiek się stało, nawet temu pacjentowi, który jest w miarę zdrowy i nim się opiekujemy w domu. Także nie jest to absolutnie dla każdego. Na pewno trzeba mieć jakiś taki konkretny zestaw cech, które pozwolą ten zawód wykonywać. Ja na przykład siebie kompletnie nie widzę w tym zawodzie, ale ogromnie szanuję, bo... Dla mnie to jest coś niesamowitego. Ja myślę sobie, że mnie rozwaliłaby pierwsza, lepsza taka nagła sytuacja. Ja bym po prostu się rozsypała i nie wiedziała, co mam zrobić. Myślę sobie też, że trzeba mieć takie opanowanie w sobie, no i też umieć no, taką pewną wrażliwość, no bo jednak pracujemy z ludźmi w bardzo no, różnych warunkach i w różnych sytuacjach, dla tego człowieka trzeba mieć dla niego zrozumienie, prawda? Więc tak, żeby ta osoba mogła nam też w pewien sposób zaufać, myślę sobie, że fajnie jest, jak się jest chorym odpukać, mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli, ale fajniej myślę sobie, że jest współpracować z taką osobą, jeżeli już jesteśmy w tej sytuacji, która nas zrozumie, która nas też w jakiś sposób pocieszy, jeżeli będzie miała na to czas, prawda? No bo wiemy, że różnie wygląda wasza praca. Że nawet jakbyście chcieli, wy jako pielęgniarze i pielęgniarki, no to czasami nie jesteście w stanie poświęcić temu pacjentowi no więcej czasu niż te ileś tam minut na wykonanie zadania, tak, przy tym pacjencie.
Ale tak, na pewno też takie, myślę sobie, to opanowanie. Ja po prostu zawsze mam szacunek, jak widzę, jak wykonujecie, pobieracie krew, albo na przykład wykonujecie jakieś zastrzyki. Ja bym tego nie potrafiła zrobić po prostu. Taka dziękujemy bardzo. Dziękujemy Ci za te słowa. Także jestem naprawdę wdzięczna, że są ludzie, którzy, i myślę, że nie tylko ja, że są ludzie, którzy wybierają takie zawody, bo one są bardzo ważne i po prostu dzięki Wam możemy czuć się bezpieczniej. I ostatnie pytanie jeszcze z Instagrama. No właśnie, Ida tutaj jeszcze dodaje, że empatia i stalowe nerwy. To myślę, że na pewno też. To na pewno też. Jeszcze pisze Iga, asystent pielęgniarki na przykład ma bardzo szeroki wachlarz wyboru pracy. Na pewno też. Tak. Mhm. I daje też niesamowitą wolność. Tak, to dokładnie. Na pewno. I już ostatnie pytanie. Pielęgniarek i opiekunowie tak naprawdę mają już tyle różnych obowiązków zrzuconych z bark pielęgniarek, że oni już są prawie według mnie takim pierwszym poziomem pielęgniarki. Można by rzec pielęgniarze w trakcie studiów. To są osoby, które podają leki, często robią iniekcje typu insuliny czy przeciwzakrzepowe leki. Mierzą ciśnienie, odpowiadają naprawdę za szereg działań i są odpowiedzialni za opiekę całodobową za pacjenta. Wzywają pielęgniarkę tylko jakieś do większych rzeczy, typu kontakt z lekarzem, zadzwonienie po ambulans. To są osoby, które, że tak powiem, przechodzą na tak wysokie pułapy, że są w moich oczach takimi właśnie pielęgniarzami, tylko jeszcze mają ze sobą tą pielęgniarkę, tak naprawdę. Tak, bo to jest niesamowite, ile teraz funkcji przejmują. Ja się bardzo cieszę, bo to daje ogromną im satysfakcję i samodzielność, ale wymaga od nich właśnie szkolenia i ciągłej nauki, podobnie jak od nas właśnie. Także to jest też zawód bardzo, bardzo ciężki i na pewno atrakcyjny. Mhm. Tak, no właśnie Iga, która nas tutaj komentuje i opowiada, to właśnie w takim zawodzie pracuje, także fajnie, że nas oglądasz, Iga. Ostatnie pytanko jest też, czy zauważyłaś, że ludzie pracujący w norweskim systemie ochrony zdrowia po wielu latach są wypaleni? Żebym zauważyła, osobiście nie, bo pracuję w fajnym, naprawdę fajnym miejscu pracy teraz od tylu lat, że u mnie w pracy są ludzie, którzy tam pracują 30-35 lat. Od zatrudnienia do emerytury, naprawdę szokujące. Mam takie koleżanki, które odchodzą z takim doświadczeniem zawodowym na emeryturę, od podstaw neurochirurgii. Sobie tylko wyobrazić, na jakim sprzęcie wtedy się pracowało, więc mam miejsce pracy na tyle atrakcyjne, że nie widzę wypalenia zawodowego, aczkolwiek czytam ze związków zawodowych w magazynie, które wypuszczają często o takich wypaleniach, oni podejmują takie często trudne tematy trochę dla nas, nie tylko wypalenie zawodowe, ale tak naprawdę przeładowanie obowiązkami dla osób, które są na wyższych stanowiskach, był też taka seria ciekawych artykułów i biorą na siebie za dużo, bo myślą, że jeszcze temu pomogą, jeszcze na to się zgodzą, na tamto, a tak naprawdę doba, miejsce jakby rozłożenia na zespół, ilość obowiązków, to wszystko jest ograniczone i żeby być, dajmy na to, takim liderem, szefem zespołu, to trzeba właśnie absolutnie mieć stalowe nerwy i nie brać rzeczy personalnie, trzeba się odłączać po pracy, mieć coś dla siebie i gdzieś tam mieć granice i umieć odmówić. To też jest ważne w tych wszystkich zawodach, które wykonujemy, właśnie mieć tą swoją granicę, co jest ok, a co już jest za dużo, żeby się na to nie zgodzić, żeby ściągnąć kogoś, mieć kogoś do pomocy, walczyć, żeby było nas wystarczająco na te zadania, które są przewidziane dla nas w zespole. I tak naprawdę wypalenie zawodowe jest w każdym kraju, niezależnie jak lekko możemy pracować, jak przyjemnie, jak dobrze nam zapłacą, bo jest to jednak obciążająca praca. Ja takich obciążających zmian mam mnóstwo już przeżytych. Zmianę, w której idę optymistycznie nastawiona i zadowolona i bardzo lekka, przyjemny sezon, nie jakiś trudny, niewypadkowy i trafia się pacjent, który odchodzi, jest młody, bądź jest bardzo młody, bądź jest dzieckiem. Niezależnie od tego, co robimy, nie wiem, system się zawiesza, coś się psuje, nie wychodzi, gdzieś krwawi,
albo jest po prostu za późno pacjent przyjechał do szpitala, za późno został zdiagnozowany i nie miał szansy, trafił na blok i pracujemy wiedząc już jakby na sercu, że pracujemy po to, żeby tak naprawdę pobrać później organy i ta osoba właśnie odeszła od nas. To jest też wymagająca praca, na tyle obciążająca w moich oczach, że mimo doświadczenia i dosyć dobrych nerwów i miłego życia prywatnego, nie jeden dyżur skończyłam płacząc, jadąc do domu i potrzebowałam sama przestrzeni, żeby popracować nad sobą, na tym, co się zdarzyło, żeby chcieć jeszcze pracować wciąż i wydobywać z siebie jeszcze więcej tej energii i korzystać być może z tej sytuacji, która była, ale tak naprawdę nasza wrażliwość jest różna, ja mam ją dosyć wysoką, ale są ludzie o jeszcze wyższej wrażliwości, którym ciężko pracować u nas, dajmy na to na bloku, które potrzebują więcej przestrzeni, muszą czasami się skontaktować z psychologiem, mamy te możliwości akurat, omawiamy takie sytuacje trudne, które miały miejsce z jakimiś fatalnymi konsekwencjami dla pacjenta, z fatalnym stanem pacjenta, z czymś trudnym, z czym mamy do czynienia, mamy tę możliwość rozmawiać, to jest ważne, żeby tak naprawdę odkrywać prześcieradła i koce, które kładziemy na te trudne sytuacje, bo ciężko o nich rozmawiać. Ważne jest odkrywać te koce, znaleźć sobie przestrzeń, kogoś do rozmowy, zespół może do rozmowy, opracowywać te trudne sytuacje, bo to wypalenie zawodowe czyha i nie tylko z przeładowania obowiązków, ale również z obciążenia psychicznego. Myślę sobie, że tak, no to jest, to są takie zawody, które no takimi sytuacjami na pewno są obciążone, po prostu. Myślę, że też osoba, która wybiera taki zawód, no musi się z tym liczyć już od samego początku, że nie tylko te miłe momenty będą spotykać, nie tylko będziecie odsyłać tego zdrowego już pacjenta do domu, ale czasami go po prostu nie wypuścicie, tak? No już tak omijając to bardzo szeroko. No tak, czyli nie, podsumowując, nie każdy się nadaje do tego zawodu, a tak generalnie podsumowując już naszą rozmowę, Magda, to co byś powiedziała osobom, które mają w planach, jeszcze się zastanawiają, może są jeszcze studentami pielęgniarstwa, albo może już są właśnie doświadczonymi pielęgniarzami, pielęgniarkami, ale chcą wyjechać do Norwegii, żeby spróbować czegoś nowego. Co byś poleciła takim osobom? Co byś im powiedziała na koniec już zupełnie? O rany, ja bym powiedziała chyba tylko jedno, zróbcie to jak tylko się da, jak najszybciej. Ja czuję, że mogłabym tu być w tym kraju jeszcze wcześniej, ale pomyślałam sobie wyjechać do Anglii, popracować, myślałam, że tam będzie mój nowy dom, ale nie czułam się tam jak w domu. Ja należę do tych ludzi, którzy szukają szczęścia, póki nie poczują, że są w dobrym miejscu i to jest to. To jest, ja tutaj jestem, to jest mój dom, to jest moja praca, ja jestem tu szczęśliwa. Do tego punktu będę zmieniała swoje życie i w końcu do tego punktu dotarłam, już nie czuję potrzeb zmiany. Jestem zadowolona, rozwijam się w inny sposób, nie zmieniając takich głównych elementów jak mężczyzna, dom, kraj, zawód, miejsce pracy. Także polecam osobom szukanie właśnie tego punktu, gdzie się jest szczęśliwym i wiesz, że to jest dla ciebie. Być może to jest Norwegia. Jeżeli nie, to przynajmniej warto sprawdzić i na pewno nic się na tym nie straci, bo można jedynie sobie odłożyć pieniążki. Znam osoby, które popracowały tutaj kilka lat i uznały, że tęsknią za Polską, za rodziną, za przyjaciółmi w Polsce i postanowiły wrócić, aczkolwiek mają możliwość przyjechać sobie choćby na sezon, na miesiąc, na dwa do byłego pracodawcy i sobie odrobić, gdyby była potrzeba remontu w domu, zakupu samochodu kiedykolwiek w życiu. Także to, że się nauczymy języka norweskiego, to działa antydemencyjnie, antyalzheimerowo. Każdy język nauczony, każdy rozwój w naszej głowie do czegoś nam się przyda tak naprawdę, może otworzy jakieś drzwi, a może nam skręci całą drogę życia w jakąś boczną linię, o której nigdy nie pomyślelibyśmy, tego nigdy nie wiemy, ale wydaje mi się, że to jest właśnie coś, co można próbować, bo jest to bardzo bezpieczne i dobre miejsce do pracy i prób właśnie. Także zachęcam gorąco. Dobrze, Magda, ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, no to już po rozmowie możecie też wrzucić w komentarzu, postaramy się odpowiedzieć na bieżąco. No i też oczywiście zapraszamy na grupę Norweski w opiece zdrowotnej, tam też jesteśmy my, jest Jacek Borowiak,
I całe mnóstwo sympatycznych i przychylnych osób, bo też myślę sobie, że wiele tam w tej grupie jest takich przypadków osób, które też opowiadały o tym, że dzięki tej takiej wspólnej pracy i pomocy, no na przykład znalazły pracę albo uzyskały odpowiedź na jakąś tam trudną kwestię, która się zdarzyła. Więc wpadajcie tam, bo to jest cała skarbnica wiedzy. Tymczasem bardzo dziękujemy. Dziękuję również. I co? I mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze kiedyś. Miłego dnia, Magda. Dziękuję i zdrówka Wam wszystkim życzę przede wszystkim. I wzajemnie. Dziękujemy. Cześć. Cześć, cześć.